Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Przed nami czwartek, dwudziesty tydzień zwykły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Stolico mądrości módl się za nami przed nami słowo z Ewangelii według Świętego Łukasza rozdział 12 wersety 49 do 53 Jezus powiedział, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto Słowo Boże. Jesteśmy z Jezusem w drodze do Jerozolimy. Jezus zmierza do Jerozolimy. I kolejno wyjaśnia różne sytuacje, na które Jego uczeń. Musi być przygotowany i formuje postawy, jakie są niezbędne dla jego ucznia. I ostrzegał przed niemądrym planowaniem swojego życia bez Boga. Pouczał, że przede wszystkim trzeba się starać o Królestwo Niebieskie, a wszelkie troski zdać na Ojca, który o wszystkim pamięta i o wszystko się troszczy. Nawet o ptaki i lilie polne. Jezus mocno podkreślił potrzebę czuwania, gotowości na sąd, gdy Pan przyjdzie i wezwie. Ostateczna perspektywa, skarb niewyczerpany w niebie i uczta przy stole wieczności zadziwia i mobilizuje do wysiłku. Ale w praktyce Wymaga odważnych i czasem drastycznych decyzji. Jezus mówi: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I tu po raz pierwszy używa słowa ogień. Tego słowa używał również Jan chrzciciel, zapowiadając Mesjasza. On Was będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. Chodzi o ogień duchowy. Który wzbudza w ludziach nowe ideały, nowe pragnienia, doskonałości, które dają pokój wewnętrzny, ale prowokują wojnę na zewnątrz, gdy te aspiracje stają w kontraście do niepokojów i zainteresowań ziemskich i zbyt ludzkich. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Słuchajmy się w to zdanie. Ile jest w nim napięcia, oczekiwania, tęsknoty, ile jest w nim żaru, zniecierpliwienia? Jezus zmierza do wypełnienia królestwa Bożego, a tym samym daje wyraz pragnieniu, by wszystkich oczyścił ogień. W duchowości, mentalności Izraelitów, ogień miał wieloraką wymowę. A ponad wszystkim górowało odniesienie do Boga, Jego świętości, mocy i działania oczyszczającego. Początek wyzwolenia z niewoli egipskiej wiązał się z objawieniem Boga na pustyni w płonącym krzewie. Krzew płonął ogniem, ale go nie spalał. W czasie wędrówki przez pustynię Pan szedł przed nim podczas dnia jako słup obłoku, a w nocy jako słup ognia. W dzień zawarcia przymierza u stóp Synaju, Pan stąpił na górę w ogniu. W świątyni, na ołtarzu ofiarnym, stale płonął ogień, który wyszedł od pana i strawił ofiarę całopalną. I tak można myśleć dalej o ogniu. Jako o znaku obecności i Bożego działania. Jednak czasami jest to żar gniewu. Ogień staje się płomieniem pożerającym, jak powie prorok Izajasz w dziesiątym rozdziale, albo też stanie się, staje się karą na przewrotnych proroków i bałwochwalców. Przeczytamy o tym w drugiej księdze królewskiej 23:16. Jezus mówi: Przyszedłem rzucić ogień. Ogień i ogień ogień miłującej obecności Boga, Boga wyzwalającego, chroniącego, ogień spalający ofiary i ogień sądu, pożerający grzeszników. Żaden z tych rodzajów czy też znaczeń ognia nie może kojarzyć się z kominkiem, ogniskiem, z przyjemną zabawą. Jezus pragnie tego ognia pragnieniem nieodwracalnym, jak pragnął udać się do Jerozolimy, bo gdy dopełniał się czas Jego wzięcia i doznaje udręki, ponieważ ciąży Mu ta świadomość. Mówi, że ma przyjąć chrzest, ale to nie jest taki chrzest, Jaki przeżywał w Jordanie. Chrzest w Jerozolimie, chrzest na Golgocie. A ten ostatni to zdrada ucznia, pojmanie, tortury, droga krzyżowa na Golgotę, chrzest męki, ogień śmiertelny, spalający najświętszą ofiarę i ogień ducha oczyszczającego, przemieniającego ludzi. Ogień przetrawiający niedobre, śmiertelne więzy człowieka, aby napełnić go nieśmiertelnością i dać udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jezus tego pragnie, bo taka jest wola Ojca. Jego pragnienie nie jest przelotnym uczuciem. On wykona wszystko wypełni dzieło, które Ojciec dał mu do wykonania. Dla ludzi, dla mnie oznacza to szansę zbawienia. Moje zbawienie jest wolą Ojca i może się dokonać tylko na takich warunkach, jak te, które przyjął Zbawiciel. To Chrzest Ognia. Choć w pierwszym czytaniu z listu do Efezjan to jest rozdział trzeci z listu do Efezjan. Nie pada słowo ogień, to gdy się czyta te wersety, to właśnie ogień przychodzi na myśl, ponieważ apostoł mówi z ogromną pasją, chciałoby się powiedzieć, modli się z ogniem. Wersety 17, 18 i 19. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani. Wraz ze wszystkimi świętymi, zdołali ogarnąć Duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Ludzie ochrzczeni ogniem, uczniowie Chrystusa. Jestem uczniem Chrystusa. Szczera i świadoma decyzja. By być uczniem Chrystusa, to nie to samo, co znać naukę, ale wcielać ją w swoje życie. To nigdy nie było łatwe. Dziś sprzeciw wobec Jezusa, jego Ewangelii, coraz bardziej się nasila. Dlatego, aby być wiernym, prawdziwym uczniem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, trzeba prosić o dar męstwa który uzdalnia do pozostawania prawdziwie wierzącym, także pośród prześladowań, przeciwności, napiętnowania, pomówień. Można być mocnym tylko siłą potęgi Pana. On także w miejsce dawnych da nowych przyjaciół ochrzczonych ogniem ducha. Niech zamieszka Was Chrystus przez wiarę w Waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, zdołali ogarnąć Duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.